As you can see, I have my guitar rig now here. Are you still there? I'm not gonna say anything. I gave you all the secrets. What else? Robert, bardzo miło mi Cię powitać u siebie na siłowni w Poznaniu, ale powiedz może, co Cię tutaj sprowadza? Mam nadzieję, że nie tylko wizyta u mnie. No, dzięki, że zaprosiłeś tu mnie na siłownię. Pierwszy raz jestem na Twoją siłownię i widzę, że jest hardkorowa. Nie ma lipy, a przyjechałem do Polski na zaproszenie Beefmastera, także tu jestem. Słyszałem, że to są goście, którzy robią najlepszą wołowinę w Polsce. No tak, Beefmaster to jest hardkorowy steak. Czyli jak będą jedli te Beefmastery, będą rośli, będą tacy wielcy jak ty? No wiesz, na pewno, że tak. Bicepsy rosną. 60 będzie łapie. Sam też spróbuję, bo ja do 60 jeszcze mam. Chociaż tyle. Powiedz, odejdźmy troszeczkę od tematu Beefmastera. Wiadomo, spróbuję tych steków. Nigdy nie próbowałem, zobaczymy co to jest. Powiedz natomiast, co u Ciebie? Otworzyłeś firmę z odżywkami. Widziałem kilka produktów. Dzisiaj dostałem od Ciebie też próbkę przed treningówki. Jeszcze nie zacząłem trenować, więc jeszcze nie miałem możliwości jej spróbowania. Powiedz, co to jest? Teraz ostatni produkt jest Hyper Pump. To jest przetreningówka hardkorowa. Na pewno Ci się spodoba. Cała linia jest burnejkasports.com, gdzie moje produkty wszystkie najnowsze i już jest 5 ich i skończę już 6 produkt robić. Także... Jakiego typu? Bo ktoś tam mówi, jakieś prohormony czy coś? O, mam wszystko. Mam jeden produkt Muscle Test Prohormon, później mam przetreningówkę, mam PCT Monster Odblok po cyklu, gdzie jest bardzo dobra rzecz. Każdemu, kto bierze koksy i tak dalej, odblokować się. Przyda się. No, przyda się na pewno. Na energii, spalacz, lajparaż, także wszystkie produkty nie są zwykłe, jest najnowsze formuły i na pewno działają 100%. No, bardzo ciekawie to brzmi. Pewnie nie jeden z Was, oglądając to, wejdzie na stronę do Ciebie i zobaczy, jak to wygląda z bliska. Na pewno nie jeden też spróbuje. Na pewno. Wróćmy, jeżeli już jesteśmy przy treningach, jeżeli jesteśmy już przy suplementacji i generalnie Twoim zawodzie, bo wiadomo, że głównie zajmujesz się kulturystyką. Powiedz, w 2010 roku zostałeś pro, minęły dwa lata. Jak oceniasz ten czas? Jak oceniasz te zawody, w których wystartowałeś? Co możesz na ten temat powiedzieć? No powiem, że w zeszłym roku występowałem pierwsze zawody, taki jako zawodnik, zrobiłem to New York Pro, gdzie zająłem 5 miejsce, a była ta cała czołówka, jak się mówi, Kai Greene, Rocky Raquel i dużo drugich znanych już. Tak, bardzo dobre nazwiska. Tak, także było ciężkie zawody, ale byłem zadowolony z tego miejsca. Może nie za bardzo zadowolony, jak wyglądałem, rzeźby miałem dobrze, ale trochę za dużo wagi zgubiłem chyba masy. No i później w Tijuanie występowałem przed Olimpią. To widzieliśmy na TVN-ie. Tak, było na nie ma lipy. Wiesz, nie byłem tam przygotowany na 100%, także wziąłem 7 miejsce tylko. I na Olimpii. Na Olimpii nie wpadłem na 15, o 16, także pierwszy rok, ale byłem zadowolony, że w ogóle poszłem ten pierwszy rok jako zawodowiec po prostu pokazać się tylko, nie? Jasne, no, start na Mister Olimpia to jest naprawdę wielkie wyróżnienie, także myślę, że każdy kulturysta gdzieś tam marzy, żeby wystartować, a wiadomo, no pewno, tak. Niewielu komu się udaje. No tak, jest po prostu dzisiaj tylko skwalifikować się na tę Olimpię nie jest łatwo. Jest bardzo nie? Ciężko, tak. Tak. Także w tym roku to opuściłem sobie zawody, bo ostatnie 4 lata występowałem po 3 zawody w roku i już czułem, że potrzebuję ten rok zregenerować się, trochę masy dorzucić. Jeszcze większy chcesz być?
No, większy nigdy nie zaszkodzi, nie? To powiedz w takim razie, ile ważysz? Bo dzisiaj naprawdę prezentujesz się niesamowicie. Ja widziałem cię przed New York Pro. Tak, tak, tak. Teraz jesteś na masie. No, te łapy ogromne, ale ogólnie cały jesteś ogromny. Powiedz, ile ważysz? No, coś tam 130 kg, tak trzymam wagę. Nie chcę za dużo się zalać wodą i tłuszczem. Kiedyś ważyłem najwięcej 143 kg. Ale to była masa taka, wiesz, więcej wody wszystkiego, także to nie wygląda już za dobrze, nie? Teraz przy takiej wadze dobrze się czuję, nie jestem zmęczony i ta waga mi odpowiada, nie? Na pewno przy tej jeszcze trochę, może 5 kg, może i więcej do końca roku, nie? Wiadomo. A powiedz, mówisz, że tam nie byłeś zadowolony, generalnie mówisz, że za bardzo straciłeś masę na tych ostatnich zawodach. Ile ważyłeś wtedy? Wiesz, prawdę powiem, aż nie wiem. To coś było 110 więcej trochę może kilogramów, nie, ale dokładnie nie ważyłem ten dzień, gdzie jak występowałem, nie. Niektórzy mówią, że może to być też jakby wina nie tyle twoja, co guru żywieniowego, z którym pracowałeś. George Farah, tak? Bo z nim pracowałeś. Znany jest ogólnie jako gość, specjalista taki żywieniowy, ogólnie były kulturysta, były zawodowiec, który szykuje, pomaga przygotować super formę, ale słyszałem już nie tylko w twoim przypadku, że niektórym w ogóle jakby to nie zdaje rezultatu, te jego poglądy, jego metody. No tak, no powiem prawdę, że on tak mniej więcej wszystko podobnie chyba każdemu rozpisuje i no nie każdemu to pasuje, nie? To samo. Dokładnie. Także jednemu może wyjść dobrze, a drugiemu nie. Mi się wydaje, że ja przed zawodami, 3 tygodnie przed New York Pro najlepiej wyglądałem, jak byłem tutaj na pokazy w Krakowie. No wtedy ta forma była naprawdę imponująca. Tak, jeszcze byłem pełny i wtedy ważyłem, to było 258 funtów, to wychodzi coś 118-117 chyba kilogramów i dosyć dobra forma była. A później zaczęło dzień na dzień mi waga uciekać. Waga uciekać, nie? Tak, tak. Także tak. To dużo różnicy się zrobiło, nie? Dokładnie, tam widziałem też na tych zawodach, taki było brak takiej pełności. No już brak było, źle się czułem w ogóle po zawodach, to już myślałem, że odjadę. Wyciągnąłeś jakieś wnioski z tego startu? Planujesz teraz, nie wiem, trenować sam? Uważasz, że lepiej znasz jakby swój organizm, czy również z kimś planujesz na przykład współpracować? Nie, no sam teraz na razie, sam wszystko robię. Jak będzie przyszłość, próbuję zawsze najwięcej sam robić, ale trenuję teraz z Denisem Wolfem już 3 rok, powiem, w Las Vegas. Także cały czas razem trenujemy i mam od kogoś, wiesz, co zapytać się, czy jak. Z Jamem Cutlerem zawsze się widzę na siłowni tam też, także mam najlepsze zawodniki na świecie, gdzie mogę się zapytać i może mi doradzić, nie? No tak. Powiedzmy sobie tak, że jest za chwilę Mister Olympia, trenujesz cały czas z Wolfem. Powiedz, jak wygląda? No, bardzo super wygląda. Powiem, że najlepszy Wolf, gdzie ja go ile razy widziałem, nie? Także mi się wydaje, on szokuje dużo ludzi, bo dzisiejsza waga, to jest 4 tygodnie przed Olimpią, waży 280 punderów, to wychodzi coś blisko 130 kg, 128. No i trzeba pamiętać, że w takim okresie jest już na pewno super dorzeźbiony. Tak, i forma jest naprawdę jest dobra. Także zobaczymy, co będzie na scenie. Nie, mi się wydaje, że na pewno musi być, ja daję trójkę, bo wiesz, no Phil Heath na pewno wygra. Czemu? Nie sądzisz, że jest on troszeczkę za mały, że tą ramę, ten szkielet kostny ma troszeczkę za drobny do takich właśnie potworów jak Wolf, jak nie wiem, Kai Greene? Na pewno, że nie jest szeroki, ale może trzeba przyznać, że jego mięśnie na scenę wygląda niesamowicie, bo jest cały okrągły. Nic mu nie brakuje i ta plastyka tych mięśni. Tak, i dzisiaj to wszystko trochę się zmieniło, jak kiedyś było Ronnie Coleman, Jay Cutler, wszyscy byli więcej wielki, nie? Tak. A teraz jak zauważyłeś już tych wielkich, że Dennis Wolf będzie największy na scenie. No Kai Greene na pewno, bo ale on jest niski, nie? I no Branch Warren też na pewno jest taki. No Branch Warren to on nie jest tak duży, jak spotkasz go. Nogi ma bardzo duże, ale górę to nie powiedziałby, bo on też jest krótki, nie?
niewysoki, niski. I no, co będzie piątka, to piątka powiem, że bardzo jest ciężka w tym roku. No tak. No powiedz, tutaj były jakieś pogłoski, Jay Cutler, że będzie startował, że tam po tych ostatnich Mister Olympia coś się stało z tym bicepsem, nie wiadomo, czy on tam coś zerwał, czy nie zerwał, różne plotki na internecie. No ja ci powiem prawdę, co się stało, bo ja się z nim widzę dużo razy i jemu się urwał biceps, ale się urwał od barku, od góry, nie od dołu. Przed Olimpią jeszcze. Dlatego miał problem, wyskoczył mu, ta główka wyskoczyła. Tam, wiem, że tam gadki było, że ktoś tam syntol strzelał, czy coś tam, wiesz, to wszystko plotki. I już miał w tym roku, w maju chyba to operację, miał, mu naprawili, w gipsie to chodził chyba 6 tygodni i teraz już jest okej, nie? Zaczął ćwiczyć. No ja widziałem nawet jakieś fotki, jakiś pokaz bodajże na jakichś zawodach takich amatorskich, tych NPC. To bardzo dobrze wyglądał i z tego, co jeszcze było parę tygodni temu, czy nie wiem, 2 miesiące temu, to że ma startować na Olimpii. Co się stało? Na pewno nie będzie startował. Na pewno nie startował. Na pewno nie będzie, to wszystko plotki, nie? No, a może w następnym roku, bo w tym roku to na pewno nie będzie startował. Ma za dużo rzeczy, miał ten biceps i zgubił dużo wagi, ale na pewno... No dokładnie, taki mistrzek, on nie może sobie pozwolić, żeby pójść na pół gwizdka, bo tacy no na pewno, młode wilki, tak jak Wolf na przykład, tak. Także Jay zgubił wagi sporo, ale jest w dobrej formie wyrzeźbiony, także wygląda dobrze, nie? Wygląda dobrze. Tak. No ale aczkolwiek trzeba pamiętać, że on jednak tą masę, to jego taki główny atut, ta wielka, potężna sylwetka. No tak, to wiesz, on jest mądry i wie, co robi, nie? Także... Dokładnie. Jeżeli mówimy o brakach na Olimpii, to na pewno też warto wspomnieć Wiktora Martineza. Martinez miał tam przeboje po Arnold Classic, tym europejskim. Ja pamiętam, że, bo byłem akurat na tych zawodach, widziałem go wtedy, super formę przygotował. Natomiast wracając do Stanów, został aresztowany, miał jakieś problemy. No tak. Z kartą, tak, z wizą, czy tam... No tam nie wiem, wiesz, nikt ci nie powie prawdy, jak to wszystko było, ale miał problemy i był zamknięty po prostu chyba 4 ja tam, miesiące. Ja tam trochę słuchałem na tym MD Radio, on tam coś właśnie o tym opowiadał. No w każdym bądź razie też wiadomo już teraz, że na pewno nie startuje na Olimpii. No słyszałem, sam osobiście go nie spotkałem, teraz nie wiedziałem, ale słyszałem co, to że będzie startował niby, nie? Także wraca do formy i mi się wydaje, że będzie startował, że on nie ma za dużo do stracenia, nie? Że będzie występował, mi się wydaje. No tak. Powiedz, według ciebie pierwsza trójka na tej Olimpii. No już wiadomo, że Phil Heath według ciebie powinien wygrać. Tak. Co dalej? No dalej trójka, piątka w ogóle piątka, jest. Właśnie, może piątka. Piątka będzie, ciężko powiedzieć. Phil Heath pierwszy, a drugie miejsce też będzie walczone. Branch Warren, Dennis Wolf, czy Kai Greene, czy Victor Martinez. To jest cała taka... Zagadka, jak to... Ta. Ciężko powiedzieć też, to nie możesz powiedzieć, bo może ktoś zawali ten dzień, nie? Wiesz jak to jest, to jest dokładnie, zawodnie. Dokładnie, mi się wydaje, o może 2 dni tak przed... jak sam mówiłeś, że 2 tygodnie przed startem wyglądałeś super i coś się stało. Tak, tak, i później możesz, wiesz, nigdy nie wiadomo, to jest taka gierka, nie? A powiedz mi jeszcze jedno, jeżeli chodzi o Dextera Jacksona. To był koleś, który został Mister Olympia. Natomiast według mnie te wszystkie standardy na Olimpii są jakby zupełnie inne. Jakim cudem on został Mister Olympia i czy ma jeszcze szansę powtórzyć ten wynik? Nie ma szansy na 100%, mówię ci. Dlaczego został? No, Jay zawalił po prostu za dużo, mi się wydaje, dlatego jemu dali. A on nie powinno być Mister Olympia w ogóle, co on taki. On malutki jest, ale z drugiej strony jako osoba to jest wielki cham, ci powiem, że taki w ogóle niemiły do ludzi. No miałem okazję też z nim kilka razy się spotkać, to też podobne wrażenie odniosłem. No widzisz, tak. I to mi się wydaje, że kto wygra Olimpię, też musi być osoba, która promuje ten sport w dobry sposób, a nie być jakimś hamem, nie? Dokładnie. Kibice muszą przede wszystkim lubić też tę osobę. No dokładnie. To robi się jednak jakby nie patrzeć dla ludzi, nie? No tak.